Słowo Boże przedstawia świat jako zorganizowany system pod panowaniem szatana. I Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, między innymi w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 31 werset. Władca tego świata będzie wyrzucony. Ale także w Ewangelii według Jana, 16 rozdział, 33 werset. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Także, a myśmy otrzymali nie ducha świata, tak jak mówi to pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 12 werset. Dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galacjan, 6 rozdział, 14 werset. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jakub, 4 rozdział, 4 werset. Także, bo wszystko, co jest na świecie, nie jest z Ojca. Jak mówi pierwszy list Jana, 2 rozdział, 16 werset. A także pierwszy Jana, 5 rozdział, 4 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A także cały świat położony jest w mocy złego. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 19 werset. Chrześcijanie mówiąc świat mają zwykle na myśli ten jego aspekt. I rzeczywiście Słowo Boże również wyraźnie określa świat w ten sam sposób, jako system organizowany, napędzany i kontrolowany przez szatana, arcywroga Chrystusa. Szatan przejął wiele pięknych rzeczy z Bożego stworzenia, wypaczył je i skorumpował, a następnie włączył je w swój światowy system. Kiedy mamy otwarte oczy na to, by widzieć świat takim, jakim jest naprawdę, zauważymy gigantyczną imitację, iluzję, która istnieje po to, by zasłonić ludziom Boga. W tej jaskrawej, świecidełkowej szaradzie cześć dla Boga staje się religijnym obowiązkiem. Pragnienie uświęcania się staje się bezprawną pożądliwością. Radość zamienia się w powierzchowne zadowolenie. Pokorna zależność od Boga zastąpiona jest dumą, samowystarczalnością i dumną samowystarczalnością. A posługiwanie się imieniem Chrystusa jest drogą do konformizmu społecznego. Takim właśnie jest świat, o którym myśli apostoł Jan, pisząc do dzieci Bożych: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Podobnie widzi go Jakub, gdy pisze, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Patrząc w ten sposób na świat, dr Jowet stwierdza: światowość jest to duch, temperament i nastawienie duszy. Jest to spojrzenie płaskie, horyzontalne, nigdy nie z dołu na górę, nigdy nie wertykalne. Jego mottem jest ciągle naprzód, nigdy wstecz. Jego celem jest sukces, nie świętość. Nigdy nie szuka miejsca ustronnego, by w ciszy i skupieniu oddać Bogu pokłon. Postrzega istnienie jakiejś tajemniczej osobowości, lecz nie odczuwa przed nią żadnego respektu. Pożąda, ale nie prosi. Ma ambicje, ale nie aspiracje. Istnienie Boga nie jest zaprzeczone, on jest zapomniany i ignorowany. W takim zakresie, w jakim udaje się szatanowi złapać chrześcijan w sidła takiego świata, wartość chwały Bożej i przynoszenie owocu dla Boga, dla Niego, zostaje skutecznie umniejszone.
miłość Boga Ojca i miłość świata nie mogą razem być w tym samym czasie, nie mogą razem egzystować w życiu człowieka wierzącego. Jedno musi wykluczać drugie. Jakub, odnosząc się do uczuć wierzących do Boga, nazywa tych, którzy idą na kompromis ze światem, cudzołożnikami i cudzołożnicami. Być może lepiej zrozumiemy ten ostry ton, gdy przyjrzymy się niektórym charakterystycznym cechom tego światowego systemu. Mądrość, jaka nie pochodzi z Boga, to mądrość przyziemna, demoniczna. Mądrość ta uczy zgubionych ludzi i umarłych duchowo ludzi, by poselstwo krzyża uważali za głupstwo. Człowiek posiadający taką mądrość będzie stał na skraju katastrofy, a jednocześnie pogardzał jedynym, który może go przed tą katastrofą uschronić. Mądrość taka redukuje i ogranicza inspirowane i niezmienne Słowo Boże, a wychwala słowo ludzkie. Nic więc dziwnego, że Jakub określa taką mądrość jako przyziemną, zmysłową, demoniczną. Także duch świata nie jest z Boga. Paweł apostoł przeciwstawia ducha tego świata duchowi Bożemu. Czy jest możliwe, aby ci, którzy otrzymali darmo ducha Bożego, chcieli z powrotem wrócić do chodzenia według ducha tego świata? Czy jest możliwe, aby ci, którzy otrzymali darmo Ducha Świętego, chcieli wrócić do chodzenia według ducha tego świata? Czy motyl chciałby znowu powrócić do postaci gąsienicy? Czy wyzwolony niewolnik do swej niewoli? Niestety duch tego świata codziennie wciska się do naszych umysłów za pośrednictwem mass mediów, wywierając na nas presję poprzez otoczenie, obrazy i odgłosy codziennego życia, które wydają się tak bardzo bliskie rzeczywistości, tak bardzo realne, podczas gdy Duch Boży, Święty Duch Boży przemawia do nas przez Biblię ledwo dosłyszalnym głosem. To jest głos, który można łatwo zignorować. I także świat ma w swym orężu filozofię, która nie jest Chrystusa. Kiedy apostoł Paweł zobaczył, że święci w Kolosach znajdują się w niebezpieczeństwie zwiedzenia i zniewolenia przez świecką filozofię, walczył, bojował za nimi w modlitwie. Kwestią była zupełność w Chrystusie. Bóg mówi: gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, macie pełnię w nim. Filozofia tego świata w istocie stwierdza: w porządku, miej łączność z Chrystusem, ale na odpowiedni dystans. Nie bądź jednak religijnym fanatykiem. Twoje życie jest twoją własnością i ty sam decydujesz o tym, do jakich obszarów On, czyli Bóg, pasuje. Takie jest zwodzenie. Ostatecznym rezultatem takiego zwodzenia, takiej filozofii, takiego kłamstwa jest przedstawianie życia chrześcijańskiego jako Chrystus plus coś jeszcze. Bóg jednak mówi: Chrystus plus nic więcej. Jeśli akceptuję Bożą wolę w tej kwestii, przyznaję Chrystusowi pierwszeństwo w mojej rodzinie, interesach, życiu zborowym, a nawet w wykorzystaniu wolnego czasu. Jest on moim życiem. Ktoś, kto ma światowe nastawienie, może uważać to za zbyt uciążliwe. Lecz ci, którzy głęboko czerpią z Jego miłości, będą się radować, chodząc w Nim,
będąc wkorzenieni weń i zbudowani na nim. Jeśli jeszcze nie jesteś całkowicie pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, a zamiast tego wiesz, że popełniłeś grzechy, które ciągną cię do piekła, na które zasłużyłeś, to uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony, dlatego że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, to będziesz raz na zawsze zbawiony. Jeśli umrzesz, odchodząc z tej ziemi, niepojednany z Bogiem, byłoby ci wtedy lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego w miejsce Chrystusa proszę, pojednaj się z Bogiem. Uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Wierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi w kwestii życia wiecznego. Przestań ufać sobie w kwestii życia wiecznego, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne.